Witajcie. W dniu dzisiejszym mam pokazać, jak usunąć plamę po, albo może raczej dziurę po niegrzecznym pasażerze w waszym samochodzie, który jak widać wypalił nam dość dużą dziurę w tapicerce. Co nam będzie potrzebne? Potrzebny będzie nożyk. Zaraz, za chwilę pokażę dlaczego. Ja użyję kleju dwuskładnikowego, dlatego że mój master glue czy super glue zasechł i niestety użyć się już go nie da. Będzie potrzebna nam pędzeta, mały pędzelek i już pokazuję, co powinniśmy zrobić. Aby uzupełnić niedobór, niedostatek tkaniny, potrzebujemy ją skądś zdobyć. Najlepiej pójść do bagażnika. I już tłumaczę, co należy zrobić. Należy za pomocą nożyka z miejsca podłogi, gdzie najlepiej jej nie widać, zeskrobać delikatnie kawałek tkaniny. Skrobimy delikatnie, 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 aż pojawi się meszek. Tak, żeby nie uszkodzić powierzchni bagażnika. Tkanina jest ta sama, więc tu nam nie grożą różnice kolorów. Skrobimy sobie, skrobimy, aż delikatnie uskrobimy taki mały kawałek meszka. Nie wiem, jak to nazwać. Kłaczek taki. Co dalej? Bierzemy nasz kłaczek i przymierzamy do naszego otworku. Patrzymy, czy starczy. Generalnie z dalszej odległości nie widać, że cokolwiek tu było działane. Można by było tak zostawić, ale niestety odkurzacz pozbawi nas tegoże meszka. Dlatego użyjemy kleju, akurat w moim przypadku, ponieważ super glue, a on jest wystarczający, się zasechł. Mam tu jakąś stary film ze starą płytą CD i wycisnę troszkę kleju dwuskładnikowego. W zupełności wystarczy kropelka. Wymieszam ile się da. Wymieszam ile się da. Na małym pędzelku. Jest to wystarczające. Naniosę teraz tylko kapkę kleju na naszą dziurkę. Proszę zauważyć, że klej, który nanoszę, przynajmniej tej firmy, której ja używam, po wyschnięciu robi się przezroczysty. Ma to niebagatelne znaczenie. Położymy nasz klej i teraz naszą zeskrobaną wcześniej z bagażnika kawałek tkaniny. Za kilka godzin po dziurze nie będzie śladu, nikt się nie zorientuje, bo aż tak dokładnie auta nie ogląda, że coś tutaj było nie tak.